Witam z nowego miejsca. Jak już wspominałem, ostatnio się przeprowadziłem. Od początku roku znajduję się pod Gdańskiem, dokładnie w Rotmance. I tutaj mam swój nowy warsztat. Nie jest on może jakiś super, tak jak i wcześniej miałem byle jaki, tak nadal niestety po trosze to kontynuuję, więc jest trochę bałaganu, wszystkiego na kupie. Ale jest perspektywa, że już niebawem warsztat się powiększy i będzie bardziej profesjonalny. Mam nadzieję, że to się stanie. W dniu dzisiejszym od dawna zapowiadany przeze mnie filmik dotyczył będzie konserwacji olejowanych osad. Ponieważ wiele osób pyta mnie o to, zawsze muszę opisywać i opisywać to ze szczegółami. Dlatego zrobimy ten filmik, żeby wszyscy mogli sobie obejrzeć, zobaczyć i wiedzieli, jak z tym postępować. Mam tutaj dla przykładu, w zasadzie jest to kawałek osady, starej jakiejś ułamanej, ale akurat jest dobry do pokazania. Na czym to polega? Jest to osada olejowana, z tym, że jest to olej twardy. Zasychający, coś typu True Oil. W zasadzie jest on podobny do jakiegoś lakieru, do politury, więc można to często pomylić. Zwykła, standardowa pielęgnacja osady. Można powiedzieć codzienna, aczkolwiek codziennie tego nie robimy. A dlaczego? Dlatego, że olej w dużej ilości nie jest wskazany w drewnie, więc lepiej to stosować umiarkowanie i tylko wtedy, kiedy naprawdę tego potrzeba. Potrzebę użycia oleju widać na osadzie olejowanej dosyć wyraźnie. Pojawiają się takie bardziej suche pola, głównie w obrębie kontaktu z dłońmi, z twarzą. W tym wypadku mamy tu, nie wiem czy to widać na filmie, pewnie nie za bardzo. Najbardziej jest to widoczne na bace. Jest tak jakby wytarta. Co oznacza, że należy ją zakonserwować. Również takie pojawiają się jakby plamistości, gdzie miejscami jest bardziej błyszcząca, w innych miejscach bardziej matowa. Widać, że ten olej gdzieś już zanika. Co do samych olejów. Są różne. Jednak należy pamiętać, że do konserwacji drewna używamy oleju, który jest przeznaczony do konserwacji drewna. Nie możemy tu sobie pójść na jakieś ustępstwo typu, że konserwujemy części metalowe oliwką, która jest no, olejem powiedzmy, chociaż tak naprawdę jest to bardziej złożona substancja. I przy okazji tą samą oliwką nacieramy sobie drewno i super się pięknie błyszczy. Co to powoduje? Oliwka do konserwacji metalu zazwyczaj ma też właściwości rozpuszczające, rozcieńczające, po to, żeby rozcieńczać brud, żeby wyczyścić tą broń i pozostawić taki oleisty film na metalu. Jeśli chodzi o drewno, ta oliwka powoduje właśnie rozpuszczenie tej powłoki olejowej oryginalnej i wnika oliwka w głąb drewna. Efektem tego jest to, że osada się poci, zwłaszcza na słońcu, kiedy ją zostawimy. Zaczyna wyciekać ta oliwka. Poza tym nasącza drewno. Jest ono bardziej miękkie wtedy. No ale co najważniejsze, drewno konserwowane oliwką do metalu jest później bardzo ciężkie do odnowienia czy naprawy, ponieważ jest przesączone tym olejem. Oliwka do metalu nie zasycha, nie tworzy trwałej powłoki na drewnie, tylko idzie w głąb. Pamiętajmy o tym. Olej do drewna natomiast ma za zadanie wniknąć w dosyć niezbyt głęboką warstwę drewna i w niej pozostać zasychając, polimeryzując. Wtedy tworzy właśnie ten filtr ochronny, czy film ochronny na powierzchni drewna,
i ten efekt jest dłuższy i łatwiejszy do usunięcia, ponieważ osadę olejowaną olejem do osad, do drewna, często wystarczy umyć rozpuszczalnikiem, żeby ją osuszyć z tego oleju. Owszem, jakaś tam część zawsze zostanie, ale już niewielka i łatwiej jest ją później wyszlifować, wyczyścić, odnowić, czy naprawić złamanie, pęknięcie, dosztukować ubytek, bo klej będzie miał do czego przywrzeć. Jeżeli drewno jest przesiąknięte olejem, oliwą do metalu, to klejenie jest bardzo trudne, no i wymaga dużo więcej czasu i pracy. No więc tak, od czego zaczynamy? Tak naprawdę musimy obejrzeć naszą osadę, co się w niej dzieje. Oczywiście mówimy cały czas o osadach olejowanych. Jeżeli widzimy, tak jak mówiłem, te plamy, jakieś przetarcia, to możemy zrobić to na dwa sposoby. Znaczy dwa sposoby. No, dwie sytuacje, w których różnie postępujemy. Pierwsza rzecz. Musimy wiedzieć, czy osada jest barwiona, czy tylko i wyłącznie wykończona olejem. Jeżeli jest wykończona tylko olejem, możemy pokusić się o jej umycie. Ponieważ i tak w tej wierzchniej warstwie zgromadziło się na pewno dużo brudu. Chcąc umyć osadę, no wiadomo, nie będziemy tego robić zbyt agresywnie, żeby też tego oleju jak najwięcej nie usunąć z drewna, tylko umyć powierzchnię. Więc możemy użyć coś niezbyt agresywnego, no nie używamy nitro do tego. Możemy użyć benzyny ekstrakcyjnej, dostępna w każdym markecie budowlanym. Bierzemy sobie ręcznik papierowy. Odrobinkę benzyny na ręcznik i przecieramy. Nie za dużo, nie za długo. No widać, że jest jakiś tam brud. I o to chodzi, żeby go z wierzchu zdjąć. Nie za długo, nie za dużo benzyny. Po prostu przemywamy powierzchnię. A po co to robimy? No też po to, że jeżeli będziemy za chwilę olejować tą osadę, no to znowu jakaś część oleju wsiąknie nam w drewno. Bo rozpuści ten poprzedni olej delikatnie, no i wsiąknie w jakąś tam warstwę. Jeżeli osada jest brudna, no to wiadomo, że ten brud razem z olejem w to drewno będzie wsiąkał. No i kiedy już mamy przetartą, no jak widzimy, troszkę tego brudu było na tej osadzie, ale to w osadzie wystarczy. Ponieważ myjąc dalej, no w końcu może zacząć się rozpuszczać nam ta oryginalna powłoka, a tego nie chcemy, bo później wykończenie tego od podstaw jest troszkę czasochłonne. No więc mamy przygotowane. Jeżeli zobaczymy, że nam osada na przykład namiękła, a jest to wyczuwalne pod palcami, bo na przykład zbyt rzadko była przeprowadzana konserwacja, no i tego oleju było niewystarczająco w tym drewnie, no to jakaś wilgoć może wsiąkać. Tutaj w tej osadzie nie bardzo będzie to widoczne, co prawda, ale tutaj pod baką mam takie miejsce, gdzie właśnie troszeczkę ta powłoka nam spuchła. Jest taka porowata, no czuć, że takie grudki jakby wyszły. No jeżeli mamy coś takiego, no w zasadzie sami tego zbyt efektywnie nie usuniemy, więc wtedy można by było zrobić odnowienie całościowe tej osady. Aczkolwiek nie jest to jakieś tam bardzo ważne, jedynie kwestia estetyki, dotyku pozostaje. No i teraz mamy osadę gotową do dalszej konserwacji, czyli olejowania. Jeszcze ważne jest, aby zachować odpowiednią kolejność konserwacji całej broni. Jak wspominałem, nie chcemy, aby oliwka z metalu wsiąkała nam w drewno. Dlatego najpierw powinniśmy przeprowadzić sobie odświeżenie
na olejowanie osady, a dopiero później konserwujemy części metalowe. Wtedy zapobiegniemy nadmiernemu wsiąkaniu jakby tej oliwki do drewna, bo już będzie ono zabezpieczone odpowiednim olejem. Prosty zabieg. Musimy mieć olej do drewna. Są oleje typowe do osad, to jest na przykład szaftol, najbardziej popularny szaftol. To jest akurat szaftol czerwony. Są różne jakby wybarwienia. Jest żółty, czyli taki bardziej bezbarwny, brązowy, ciemnobrązowy, czerwony. Nie jest to barwnik do drewna, należy pamiętać. To jest olej delikatnie barwiący, który bardziej ma za zadanie zabarwić ciemniejsze fragmenty, czyli uwydatnić słoje. Aczkolwiek można barwę osady nieco zmienić takim olejem, stosując go przez dłuższy czas. Wiadomo, że ten barwnik gdzieś tam musi zostawać. Jednak uważam, że najlepszym olejem jest olej bezbarwny, bo olej barwiony zostaje w drewnie. No i jeżeli zajdzie jakaś okoliczność, która spowoduje wymywanie tego oleju z osady, na przykład będziemy na intensywnym deszczu, będą nam się bardzo pocić dłonie, no gdzieś ta wilgoć zawsze zareaguje z tym olejem, a zwłaszcza z tym barwnikiem, i osada może trochę brudzić. Owszem, podobnie jest z osadami barwionymi, jednak jeśli jest ona dobrze zabezpieczona i barwnik nie jest wodorozcieńczalny, to nie powinno tego być. Dlatego czasem lepiej mieć jaśniejszą osadę, co nie każdy lubi, ale mieć ją zabezpieczoną olejem bezbarwnym i żeby drewno nie było barwione też wcześniej. Bo wtedy mamy pewność, że nic nam nie będzie brudzić, nie zabrudzimy sobie ubrania, rąk czy czegokolwiek. Przy szaftolu należy też zwrócić uwagę na jego konsystencję, ponieważ są dostępne szaftole dwóch firm bodajże. Takie bardziej wiodące. Jeden to jest Sherrills i to jest według mnie najlepszy, bo jest on dosyć gęsty. Jest szaftol jeszcze drugi, Clevera bodajże. Jednak on jest sporo rzadszy. Jak najbardziej on się też nadaje do konserwacji. Ale zauważyłem pewną rzecz, jeżeli mamy barwioną osadę, to szaftol ten rzadki potrafi rozpuszczać barwnik i brudzić przez to. Przy oleju Sherrills nie zdarzyło mi się to nigdy, żeby mi rozpuścił barwnik na osadzie. No więc dobrze, jeżeli mamy osadę umytą, możemy przystąpić do olejowania. Ja użyję akurat oleju Klingan. Ostatnio używam go też dość sporo i uważam, że jest bardzo dobry. Jest też dosyć gęsty, mam bezbarwny i dosłownie robimy to w taki sposób, że nakrapiamy sobie kilka kropel oleju. Możemy to zrobić za pomocą szmatki, na przykład szmatkę sobie nasączyć tym olejem i tą szmatką natrzeć osadę. Jedyny problem jest taki, że robiąc to szmatką nie wiemy, ile tego oleju faktycznie nam w tą osadę wchodzi, a przy konserwacji, nie wykańczaniu, tylko konserwacji bieżącej, najważniejsze jest, żeby tego oleju używać jak najmniej, żeby on jak najszybciej mógł zacząć polimeryzować, a jednocześnie, żeby nie przesączać tej osady, bo później nam ten olej może też wypływać, jeżeli jest go nadmiar i nie jest w stanie odpowiednio zastygnąć w tym drewnie. Także nakrapiamy kilka kropel i najważniejszym narzędziem będzie nasza dłoń w tym momencie, ponieważ te kropelki rozsmarowujemy sobie po drewnie. I zobaczcie, już na tą stronę nałożyłem za dużo, a były tylko trzy kropelki. Już cała się błyszczy. A tak być nie powinno, więc zbieramy sobie dłonią tego oleju trochę i
przenosimy na drugą stronę. Ma nam powstać taka cieniuteńka warstewka. Rozprowadzamy więc ten olej, te trzy kropelki rozprowadzamy po całej osadzie. W pewnym momencie zauważymy, że już nam się nie rozprowadza. Czyli, że możemy troszeczkę dodać. Teraz dałem barwiący przez przypadek, ale to nie ma znaczenia, bo tak jak mówię, nie jest jakiś tam bardzo barwiący. No i teraz najważniejsze. Musimy ten olej tą dłonią polerować troszkę w to drewno. Najlepszy efekt uzyskamy, jeżeli będziemy trzeć dotąd, aż będzie nam dosyć gorąco w rękę. Mała ilość, a więcej wcierania. Jak widać, pięknie nam się błyszczy taką delikatną satyną. I o to właśnie chodzi. My też zwracamy uwagę, czy te pola, które jakby były bardzo przytarte, które widzieliśmy, czy nie robią się za chwilę suche. Mogą się robić, ponieważ jeżeli tam dużo oleju brakuje, dużo się wytarło, no to będzie on szybciutko wsiąkał w te miejsce, a na tych obok, które jeszcze mają powłokę, nie będzie on wsiąkał. Więc rozcieramy to nadal, żeby te miejsca wyrównać. I tak całą osadę dosyć dokładnie w każdym zakamarku sobie nacieramy. Ja już widzę tutaj znowu te miejsca, które właśnie były dosyć suche. Nadal się zrobiły suche. Więc dodamy odrobinkę oleju, bardziej bezpośrednio na te miejsca. Dajemy kropelkę, niech ona sobie chwilkę w to miejsce wsiąknie. Możemy troszeczkę wklepać w to miejsce. Żeby troszkę spenetrował. I za chwilę dalej wcieramy. Jeszcze tu mam takie miejsce. Odnośnie kratki. No z kratką troszeczkę gorzej jest, żeby ją palcem czy ręką naoliwić. O czym też nie powiedziałem. Kratkę dobrze jest przed konserwacją oczywiście też oczyścić. Samym papierem z benzyną nam to zbyt dokładnie nie wyjdzie, więc dobrze jest mieć jakąś szczoteczkę, nawet szczoteczkę do zębów z twardym włosiem i wymieść przede wszystkim kurz i jakieś zanieczyszczenia. Jeżeli jest kratka mocno zarośnięta, no to można użyć szczoteczki mosiężnej. Tylko trzeba to robić bardzo delikatnie i uważnie, żeby tej kratki nie zniszczyć. Jeżeli za mocno będziemy drzeć tym, to jednak metal, to zrobią nam się rysy po całości i możemy sobie nieodwracalnie tą kratkę zniszczyć. Także czyścimy najlepiej plastikową szczoteczką. Możemy z odrobiną benzyny też to robić, od razu wycierając, ponieważ często w kratce zalega duża ilość tłuszczu, takiego brudu z rąk po prostu, potu. I zalepia się niemalże do samej powierzchni. Okay, no mamy już tutaj to troszeczkę wsiąkło. Rozetrzemy chwilkę. Jeszcze nie będę całkiem wcierał, bo powiem jeszcze dalej o kratce. To niech sobie dalej wsiąka. Do naoliwienia kratki najlepiej użyć takiej tkaniny welurowej. Takiej z drobnym włosiem na wierzchu. Ponieważ te włoski pięknie wchodzą nam w tą kratkę i wystarczy troszkę oleju wetrzeć za pomocą tej szmatki i już jest cała kratka
na olejona. Też nie można przesadzić z tą ilością oczywiście, żeby tego oleju tam nie było za dużo. No i wcieramy, rozcieramy po całości już wszystko teraz. Robimy, wam pokazał różnicę, jaka jest właśnie, jak naoliwimy kratkę tą szmatką. Nie wiem, czy to widać. Nie bardzo pewnie. Ale jest piękna, ciemna kratka, wtapia się w kolor drewna. Z drugiej strony mamy kratkę tylko ręką przetartą. Widać wyraźnie, że jest ona jaśniejsza, widać wszystkie rowki, a tego nie chcemy. Także z drugą stronę również tą szmatką przecieramy. Można by było powiedzieć, że mamy sprawę załatwioną i gotowe. Teoretycznie tak. Jeżeli robimy to dosyć często i nie zdarzają nam się te takie plamy, o których mówiłem wyraźnie, to w zasadzie to wystarczy. Tak przygotowaną osadę, dobrze natartą ręką, tak żeby ten olej nie był jakby na powierzchni taki, że pociągniemy ręką i nam smugi. Musi być na tyle wtarty, żeby nie zostawały te ślady zbyt widoczne po ręku. I taką osadę przygotowaną odstawiamy sobie gdzieś, czy całą broń, w jakieś w miarę ciepłe miejsce, żeby to sobie popracowało chwilę w tym drewnie i przeschło. To były oleje typowe do konserwacji osad drewnianych do broni. Ale czy możemy użyć czegoś innego? Oczywiście możemy. Jednak jest pewien błąd, który najczęściej ludzie popełniają. Używają olejów, które nie utwardzają się zbyt szybko. Ich proces ten utwardzania trwa bardzo długo, przez co olej, tak jak oliwka do metalu, po prostu wsiąka w drewno, wsiąka i wsiąka i wsiąka. I powoduje, że to drewno robi się miękkie, łatwiej je złamać, wygniata się pod mechanizmami, przez co mechanizmy broni mogą zacząć się ruszać w drewnie, bo już nie będzie takiego dopasowania przez to. I to najgorszy jest w tym wypadku olej lniany. Zwłaszcza jeżeli z nim przesadzimy. Jeżeli używamy go w bardzo malutkich ilościach, nawet mniejszych niż te, które tutaj pokazałem, no to jeszcze jako tako się to sprawdzi. Ale radziłbym unikać tego typu oleju, ponieważ później są problemy dosyć duże. Po prostu on w tym drewnie cały czas żyje. I w nim jest, wypływa, przenosi cząstki brudu. I jak widzimy, wyszlifowane drewno całe jest zaolejone, jak mokra szmata. Wygląda, jakby było z XIX wieku, a to jest kolba od repliki, która ma 15 lat, tylko konserwowana była olejem lnianym. I wszystkie te takie zabrudzone miejsca to jest właśnie wina tego olejowania. Jest bardzo trudne, żeby to usunąć, żeby coś z tym zrobić, zabarwić, cokolwiek. A najgorsze jest, gdy przyjdzie nam osadę naprawiać. Pęknięcie czy złamanie jest bardzo ciężkie do naprawy, bo całe drewno jest przesiąknięte olejem. I jak wiadomo, klej oleju się nie trzyma. Co też jest istotne, drewno konserwowane w taki sposób, przesiąknięte non-stop olejem, żywym takim, nie zaschniętym, po
prostu rozmięka, tak jakby było mokre. Może nie dosłownie, tak jak wodą, ale jednak robi się jego struktura luźniejsza i po prostu dużo łatwiej pęka. Pęka, uszczerbia się, gubią się kawałki, odpadają, a naprawy nie są skuteczne. Przynajmniej nie w takim stopniu, jak być powinny. Dla przykładu wam coś pokażę. Ta kolba jest przeze mnie myta i szlifowana od 10 dni. Dokładnie. Nawet może 12. Także kawałek papieru czystego. Rozpuszczalnik. I potrzemy. Cały czas z kolby wychodzi brud. Po 10 dniach, dzień w dzień. Tutaj do środka nawet papieru nie wsadzam. Tu z kolei widzimy osadę, która była lakierowana. Ale bieżąca konserwacja była przeprowadzana olejkiem do metalu, czyli do mechanizmów naszej broni. Po czym to poznać? Po zdjęciu lakieru pięknie widać miejsca, gdzie jest olej, który wsiąkł przez uszkodzoną powłokę lakierową. Gdyby był to olej typowy do drewna, do osad, on by sobie zasechł tuż pod lakierem i byłby bardzo łatwy do usunięcia. A ta oliwka jest w drewnie bardzo głęboko i jej wymywanie, szlifowanie niewiele daje i jest bardzo mozolne, bo co chwilę pojawiają się nowe wycieki. Tak samo się będzie działo, kiedy osadę położymy na słońcu, to ta oliwka z tego drewna będzie się wysączać. Kolejny rodzaj olejów, które możemy używać, to oleje zwykle przeznaczone do konserwacji zabytkowych mebli, czy mebli ogrodowych też, lub blatów kuchennych, blatów łazienkowych. Są to oleje dobre, też polimeryzują ładnie, tworząc dosyć trwałą powłokę. Jednak należy też z nimi uważać, żeby nie przesadzić ilościowo. W przypadku tych olejów problem nie jest może na tyle, że ten olej będzie nam za bardzo wsiąkał w drewno, bo jest gęsty, ale potrafi zasychać na powierzchni drewna, zostawiając smugi. Jeżeli dobrze go nie wetrzemy, jeżeli za dużą ilość naniesiemy, on nam nie będzie wsiąkał tak bardzo w to drewno, tylko zostawał na powierzchni i trąc tylko i wyłącznie będziemy robić smugi, które później zostaną i jak zaschną, to są bardzo ciężkie do usunięcia, do wyrównania. Coś jak lakier, tak jakbyśmy lakier pędzlem położyli, no i później jest problem, co z tym zrobić, bo zostały jakieś dziwne ślady. Także stosując tego typu oleje, mam tutaj olej do mebli, to jest olej tekowy. Ten jest akurat dosyć rzadki. Aczkolwiek, jeżeli go nakładamy na osadę, od razu widać różnicę, że jest inny niż te oleje do osad. Jest jednak gęściejszy trochę. No i właśnie robi te smugi takie, nacieki. Chwilę pokażę tutaj. Właśnie akurat wykańczam osadę. I tu jest położony ten olej w dużej ilości. Ale jest to zabieg na krótki czas. Ponieważ już po około godzinie, używając tego oleju, musimy wziąć ręcznik papierowy i tym ręcznikiem polerować ten olej, żeby jak najwięcej też tego oleju zabrać z powrotem.
wsiąknie to ręcznik. Robiąc to ręką, no w rękę nam ten olej po prostu nie wsiąknie, więc będziemy go tylko rozmazywać. Więc do konserwacji takiej codziennej raczej bym tych olejów takich meblowych do blatów też nie używał, no bo możemy sobie napaćkać tylko na tą osadę i później może się pojawić problem, a z usunięciem tego oleju jest też problem, żeby na przykład wymienić tą powłokę na właściwą. Więc unikajmy tego. Typowe oleje do osad najlepiej lub w bardzo rozsądnych, małych ilościach oleje do mebli, do drewna użytkowego. Kiedy nam ta osada po tej konserwacji już przeschnie ten olej troszeczkę, będzie to widać w taki sposób, że zrobi się taki delikatnie jakby matowy i pomyślimy, że kurczę, chyba wsiąkł cały, ale przecierając po nim ręką zobaczymy, że dopiero nabiera połysku. Więc wtedy znowu musimy tą ręką go przepolerować. Oczywiście to po kilku godzinach lub kilkunastu nawet od zastosowania oleju. Przecieramy tą ręką znowu kilkakrotnie, tak żeby nagrzać. I zobaczymy efekt. Czy dalej mamy jakieś plamki, jakieś wytarcia, niedociągnięcia, zapocenia od rąk? Czy już mamy równomiernie? Jeżeli jest równomiernie, to etap olejowania mamy załatwiony. I jeżeli znowu są plamy, to powtarzamy ten zabieg, tylko z bardzo małymi ilościami i tylko już w tych miejscach, gdzie faktycznie jest on potrzebny, ten olej. No i jeżeli już nam to wszystko ładnie wyjdzie, to teoretycznie możemy tak zostawić. I możemy osadę użytkować i znowu po kilku, kilkunastu użyciach znowu zobaczymy jakieś tam miejsca i przeprowadzamy ten zabieg ponownie. To się wydaje takie dosyć skomplikowane i uciążliwe i pracochłonne, ale tak naprawdę nie jest. Jak wpadniemy w rytm, to wystarczy czasem przyjść ze strzelnicy czy z polowania, wziąć kropelkę oleju, szybciutko sobie natrzeć, bardzo malutko, no z czasem dojdziemy do tego, że faktycznie kurczę za dużo i nam nie chce wyschnąć. No więc już z czasem sobie jedną kropeleczkę będziemy wcierać dotąd, aż ładnie wyrówna nam się osada i zostawiamy. Możemy jeszcze dodatkowo zabezpieczyć tą osadę, żeby ten olej nam się za szybko nie wycierał. Możemy zastosować jako dodatkową powłokę ochronną wosk. Wosk im twardszy, tym lepszy tak naprawdę, aczkolwiek świeczką nie będziemy nacierać, bo jest to dosyć trudne. Musi być coś trochę bardziej miękkiego. Więc są woski do mebli też. Często stare meble antyczne są właśnie konserwowane woskami, mają taki specyficzny zapach i właśnie ten wosk ma ten sam zapach. To jest wosk Starwaxa. Akurat w kolorze orzech. Też bym unikał raczej barwionych wosków. Rzadko go używam, bo właśnie przez to, że jest barwiony, no to jako powłoka zewnętrzna też często brudzi ręce, więc lepiej go nie używać, lepiej kupić sobie bezbarwny czy tam biały wosk, no to po zastosowaniu będzie bezbarwny. No i na taką zaolejowaną, tylko dobrze już wyschniętą osadę, więc to najlepiej to zabezpieczenie robić po 24 godzinach, nawet może dłużej, jak już widzimy, że faktycznie ten olej w dotyku, no nie czuć go jakby, tylko jest taka jednolita powłoka, to podobnie, bierzemy sobie troszkę wosku na palec i również wcieramy. Nie przesadzamy oczywiście z tym woskiem. Mamy zrobić tylko taką cieniutką warstewkę zabezpieczającą. Coś na zasadzie woskowania samochodu. Więc nakładamy cienką warstwę. Kiedy on sobie przeschnie, ten wosk, to go spolerowujemy szmatką suchą. I mamy wtedy zrobione zabezpieczenie. Te meblowe są o tyle dobre, że one dosyć szybko właśnie uzyskują tą taką twardość. Więc nakładamy cieniutką warstewkę. Wosku w kratkę. Wosku już bym nie zalecał dawać, bo po prostu nam wypełni te rowki kratki i będzie je zapychał. A tego nie chcemy. To później też go ciężko usunąć, się marze.
No i kiedy już mamy wszystkie zakamarki zawoskowane, znowu odkładamy sobie tą osadę w jakieś cieplejsze, suche miejsce do przeschnięcia. Kiedy osada nam przeschnie, nawoskowana, tutaj już dłonią wtedy nie polerujemy, tylko suchą szmatką lub papierem, na przykład takim ręcznikiem papierowym możemy to zrobić. Zetrzemy wtedy nadmiar tego wosku, a jakaś część, ta, która właśnie ma nam zabezpieczyć tą powłokę, pozostanie. Oczywiście powłoka będzie troszeczkę inna niż sama olejowana. Będzie taka bardziej aksamitna, bardziej satynowa. Więc jeżeli ktoś wolałby mieć bardziej połyskliwą tą osadę, no to lepiej używać już tylko oleju. Z tym, że trzeba troszeczkę więcej. Więcej, w sensie więcej razy powtórzyć proces, żeby uzyskać głębszy połysk. Wosk dał nam taki lekki półmat. I teraz osada już jest zabezpieczona. W pierwszej kolejności, jak idziemy na deszcz, czy w ogóle do lasu, czy na strzelnicę, no to w pierwszej kolejności zużywać nam się będzie warstwa woskowa, dopiero potem pójdzie warstwa olejowa. Wosk jest jeszcze dosyć ważny do konserwacji metalu. A po to, żeby chronić osadę. Możemy to zrobić na takiej zasadzie, że demontujemy mechanizmy broni. Oczywiście nie robimy tego co tydzień, tylko najlepiej zrobić to sobie raz do roku na przykład, czy 2-3 razy do roku przed jakimś przystrzeliwaniem kontrolnym broni, bo wiadomo, niektóre osady są tak spasowane, że po odkręceniu i przykręceniu ponownie zmieniają naprężenia i broń strzela inaczej. Więc rozkręcamy broń, wyciągamy mechanizmy. Osadę w środku możemy też umyć benzyną, bo jest tam na pewno smar i olej, który większość używa właśnie w tym celu, żeby konserwować tą broń. I ten smar i ten olej wsiąka w drewno. A tego właśnie też byśmy nie chcieli, bo powoduje to zmiękczanie drewna, rozwarstwianie i w efekcie pękanie. Więc lepiej jest zastosować wosk. I albo mechanizmy smarujemy dosyć grubo tym woskiem, nie tak jak osadę cieniutkim filmem, tylko tak porządnie nacieramy tym woskiem i wkładamy w osadę, lub osadę wypełniamy wszystkie zakamarki woskiem po to, żeby wilgoć, która się dostaje między lufą na przykład a osadą, czy między mechanizmami a osadą, żeby nie wsiąkała nam w drewno, a wosk też nam w drewno wsiąkał nie będzie. Stworzy więc taką barierę ochronną wewnątrz, która jest też bardzo ważna. Chociaż wydaje się, że jest tam wszystko zasłonięte i nic tam się nie dzieje, no to jednak jest to najgorsze miejsce, żeby się gromadziła wilgoć, brud, wszelkie zanieczyszczenia. Więc też trzeba tam zaglądać. I to tyle odnośnie konserwacji olejowanej osady. Teraz jeszcze powiem o innych typach wykończenia. Chociaż większość już jakby posiadaczy broni, czyli wiatrówek, przechodzi na wykończenie olejowane. Nawet producenci również producenci broni często już sprzedają z osadami wykończonymi olejem. Ponieważ lakier jest na przykład niepraktyczny. Z tego względu, oczywiście no jest praktyczny, bo ma większą odporność i trwałość, by się wydawało. I na przykład lepszy połysk, co niektórzy lubią. Ale nie jest praktyczny w tym względzie, że jeżeli nam się zatrze ten lakier, zarysuje, czy uszkodzi, to nie jest już takie proste, żeby to naprawić. W większości przypadków przy uszkodzeniu lakieru no jedyną opcją jest
zdarcie tego lakieru i albo położenie go od nowa, no albo wykończenie metodą olejową. Dlatego nikomu nie polecam lakierowania osad. Jeżeli nie są lakierowane, to ich nie lakierujemy. Jeżeli są, no to albo wymieniamy na powłokę olejową, albo bardzo dbamy o te osady. I również możemy je konserwować w podobny sposób. Zawsze to troszkę ten lakier ochroni przed jakimiś drobnymi zatarciami. Ale też no, nie przesadzajmy, bo przez lakier olej nam nie będzie wsiąkał, więc to już naprawdę minimalne ilości i wcieranie, polerowanie, tak jak w tym wypadku. Są jeszcze osady politurowane. Raczej było to stosowane dawniej, teraz rzadziej. Czyli zamiast oleju, zamiast lakieru jest użyta politura na szelaku. To jest powłoka no, niezbyt trwała, łatwo się uszkadza. I konserwacja jej tu jest chyba najbardziej trochę problematyczna, bo ta politura dosyć szybko się wyciera. Chyba, że jest bardzo dobrej jakości, bardzo twarda. To zachowuje się jak lakier. No jeżeli jest to słaba politura, to będzie nam się ścierała. I olejowanie tak naprawdę mija się tu z celem, ponieważ często nawet tego nie widać, ale już są przetarcia w politurze i olej nam będzie wsiąkał w drewno, a w miejscach, gdzie politura nadal jest w dużej ilości, nie będzie wsiąkał. Co spowoduje nam taką plamistość osady i później przy odnowieniu będzie bardzo ciężko to wyrównać, żeby na przykład kolor uzyskać właściwy. Więc osady politurowane powinno się zwyczajnie odnawiać politurą. Jednak jest to dosyć trudne, żeby uzyskać dobry efekt. No i pewnie nie każdy będzie chciał się w to bawić. Więc też rozwiązaniem jest wymiana powłoki na olejowaną. Jak najszybciej tak naprawdę, zanim zrobimy sobie bałagan w tym drewnie. Oględziny. Czy nam potrzeba dużo oleju, czy mało. Ale stosujemy zawsze jak najmniej. Lepiej to zrobić kilka razy, a z bardzo małą ilością oleju i obserwować efekt, niż nalać tego oleju i się z nim mazać przez tydzień. Tego nie chcemy. Czyli kropelka oleju, wcieramy, suszymy. Przecieramy, patrzymy, jeśli jest ok, zostawiamy lub woskujemy jeszcze. Jeżeli nie jest ok, powtarzamy proces i nacieramy. I w ten sposób, konserwując osady na bieżąco, możemy być pewni, że ta powłoka nam dosyć długo wytrzyma i nie trzeba będzie nic z nią robić. Oczywiście pomijając uszkodzenia, no bo jeżeli już osadę porysujemy, pogniatamy, pouszczerbiamy, no to lepiej tego oleju wtedy tam nie lać. Zwłaszcza jeżeli są pęknięcia czy uszczerbki, to tych miejsc lepiej nie olejować, lepiej je od razu naprawić lub oddać komuś do naprawienia. Bo pęknięta osada olejowana dostaje ten olej w pęknięcie, no i później jest problem ze sklejeniem, wymaga to dodatkowych zabiegów. No i to tyle na dzisiaj.